Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marez i witam was w pierwszym odcinku z Patosimsów. Tak dzisiaj będziemy sobie grali w mojej patologicznej rodzinie z mojego prywatnego save'a. Oni w ogóle mieszkają sobie w takim domku fajnym, który poznacie sobie w ciągu odcinka. Gdzie dziecko jest? Czekajcie, bo mi dziecko urosło. Czemu ty tu idziesz? Boże, idź się do gorących źródeł, utop. A ty wpindaj, to się szybko. Jest na maksa schludny. Jest poważny. W ogóle to dziecko mi przed chwilą urosło. Weź to posprzątaj może w ogóle, co? Przydaj się do czegoś. I weź i śpi w piżamie. I nie zdążyłem zmienić jemu tutaj rzeczy, ale zostawiłem mu te wszystko dziecięce rzeczy, żeby miał sobie tutaj coś. On chce wyjechać w góry na ryli. Ryli stary. Dobra. No dalej, dalej, dalej. Nie ma tu śmietnika? Zapomniałem śmietnika położyć? Jakim cudem w ogóle mamy 2000? Ja się pytam. Dobra, musimy sobie śmietnik położyć. Dobra. Może wam przedstawię simów, których tutaj mamy. To jest Marta McCall, czyli pseudonim Karyna. Jest, że tak powiem, uwodzicielką i lubi z innymi paraszkować. To jest Tadzik, mój syn. Zresztą zobaczcie sobie drzewo genealogiczne. Ja w ogóle w jakiejś dalekiej przyszłości żyję. Nie wiem, jakim cudem jeszcze żyję, ale dobra. To jest ich syn, Krzysztof, który jest emo dzieckiem i relaksuje się w gorących źródłach. To jest Adolf, który nawet nie wiem, jakim cudem dorósł, ale jest brzydki. I nie jest synem Tadzika, bo Karyna się puściła z Kazikiem jakimś tam. No i tak się prezentuje nasza rodzina. Moja rodzina w sensie. Simowa. Widzicie, ja lubię grać tak patologicznie, a nie tak wiecie. Normalnie, bo ta normalna rozgrywka jest bez sensu. A właśnie muszę im pousuwać różne rzeczy. Typu... Albo nie, właśnie. Nie ma tego... I dobrze, że nie ma alarmu przeciwpożarowego. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. A czemuż by nie mogłoby być? Dobra, oni sobie śpią smacznie. Ten nie śpi. Idź spać, co? Do rana jeszcze masz dużo czasu. O, i tak się prezentuje komnata jego. Krzysztofa. On myśli, że jest wampirem od urodzenia i dlatego śpi. W trumnie. Można sobie skojarzyć z tym gościem z trudnych spraw. Z takiej ukrytej prawy. Właśnie, ukryta prawa. Oni jak wstaną. W ogóle Karyna, wstawaj, bo trzeba zrobić żarcie dla dzieci. Okej, oni sobie jeszcze śpią. Podaj śniadanie, naleźć. Ja wiesz co, najpierw posprzątaj. Weź się przy teleportu. Tutaj magia istnieje w Simsach, więc ten może się teleportować. Karyna, wstawaj szybko. Posprzątaj. Ty już do szkoły, no jeszcze czego, do kompa od razu, no. Idź, skorzystaj, sikuj w ogóle. Nie, szybki prysznic weź. Będzie lepiej. Ty już po prostu, godziny do autobusu, muszę nic pozmieniać, ubrania. Młody, pooglądaj sobie telewizję do rana, możesz sobie obejrzeć, on jeszcze śpi. Ty wstawaj, bo za godzinę masz do szkoły. Ty poglądaj z nim. W ogóle radio włączone jest, a nic nie słychać. I włączę jeszcze raz. Możesz sobie potańczyć, on się kąpie. Karyna dała siedzenie? Podałaś. Dobra, stój. A dobra, weź sobie talerz. Wszyscy idą jeść. Achtung, sznela i w ogóle. On nie jest głodny, to sobie rób co chcesz. On jest głodny. To weź iść jeść. Za godzinę zaczyna pracę. A on ma dzisiaj wolne? On od 17 zaczyna. To czekajcie sobie, zatrudnimy za chwilę pokojówkę, może przyjedzie jeszcze dzisiaj. Telefon dzisiaj powiesiłem w ogóle, czy nie? Czy zapomniałem? Zapomniałem telefonu powiesić, to muszę powiesić telefon. A nie chcę, tu wisi. Usługi. Przestań jeść.
Ten, bo my mamy w planach, znaczy ja mam w planach, zrobić sobie. No, chciałem flirty z pokojówką, bo to facet. No to dupa. Nie będzie flirtu z pokojówką. Ty, do szkoły, won! No. Skończyłaś? Aha, do tej pracy, do właśnie, do pracy, jedź do pracy. Jedź do pracy, jedź do pracy, jedź do pracy, zostaw Tadzika. Tadzik sobie sam poradzi. Kogoś może sprowadzimy sobie. O, Edyta Simpson. Do której ona pracuje? Do 16. No to supi. Skądś jeść? Co się stało? Aha, myślałem, że coś się stało i nie może. Dobra, zachowaj resztki, posprzątaj. I zaprosimy Edytkę. I będzie fajnie. Wiecie, co się będzie działo. O, poczta przyszła, jak super. A niepotrzebnie sprzątałem, kurde, bo pokojówkarz przyjechał. Okej. Edytko, gdzie jest Edytka? Nie. Edytka. Czy ja jestem ślepy, czy Edyty nie ma? To dupa. Czekajcie. Czy on ma Edytę znajomych? No ma Edytę znajomych, no czemu nie mogę zadzwonić? Chyba, że gdzieś tutaj się przechadza. Nie. To gdzie ona jest? Edyta. Pokażcie miejsce. Od A do Z. Edyta Simpson. No przecież musisz tu być, przecież. No jest, no ślepyś jestem. Cześć, tu dobra, nie chcę przyjść. No dobra, to dupa. Nie wiem, co to mam porobić, koleś, wiesz? Sprzątanie. Weź się nałóż sprzątania w ogóle. Gdzie jest tutaj... Zapomniałem położyć. Tej. Jak się to nazywa? Półki na książki. To sobie tutaj położymy. Wiecie, to będzie taka nieogarnięta seria, zresztą jak każda. Będziemy sobie grać na luzie. Jednym słowem, patologia. Sprzątanie. Proszę bardzo, uczcie sprzątania. Okej, ty za chwilę wrócisz, czy znaczy za chwilę, za parę godzin, to skorzystasz. W końcu muszą jakoś zarabiać na rodzinę, prawda? Ona niedługo w ogóle rzuci tę pracę. I będzie robić ten, wiecie co? Sklep z kwiatami. O, nauczyłeś się, to supi. Dobra, i sobie potańcz. Solo. O, Marta pracuje do późna z kilkoma kolegami, gdy wszyscy postanawiają zamówić coś do jedzenia. Marta, no, pizza. Traci nieco. No to co? Co mnie to interere? Co, wracacie? Oni mają do 15, dzieciaki. To Lipton. O, ktoś dzwoni! Stop, odbierz szybko. Odbierz szybko, może to Edyta dzwoni. Hej, Tadzik. Nie może podejść do telefonu, bo nie ma jej w domu. Tak mi przykro. Idź do gorących źródeł, co? O, młody, zabawa ci spada. To weź pooglądaj TV. Jak wrócisz ze szkoły. Dobra, słuchaj, wiesz co? Wyjdź z tych gorących źródeł i weź pocztę. Sorry. O, Don Lotario. Jak ktoś nie widział odcinka z Donem Lotario, staje mi się miła, to serdecznie zapraszam. Który odbył się wczoraj. Tak, wczoraj, wczoraj, tak, wczoraj w odcinku. Czy tu latają pszczółki? Jo, pszczółki tu latają. Jezu, co to mi tu przyszło? Weź resztki. O Jezu, jak ci zabawa spadła, młody. Karina, wracasz? O, wracają ze szkoły. Kto pierwszy? Ty pierwszy. Dojedz sobie tego omleta.
No, stary plus. Trudno się mówi. Zobaczyć spadającą gwiazdę. Chyba satelitę. O, przyprowadza koleżankę. Gdzie ty idziesz to pieprznąć? Tak, do starych pokoi. W ogóle nie wiem, skąd ja mam tą klepsydrę. A, no już wiem, skąd mam. Z tego, jak się to nazywa. No, zawsze zapomnę. Incinerator, czy jak to tam... Gdzie jest twoja koleżanka? Co ona odwala? Już tutaj nawet nie ma muzyki, no ale okej, okej, nie wnikam. Ej, młody, może to być twoja koleżanka? A nie... A nie, no. I z nią pogadaj. A, super, tracimy przyjaciół. Kurde, jedni przyjeżdżają, inni wracają. Co się odwala? O, idzie. Zostaw moje... Zostaw dziecko mamy. Nigdzie nie idziesz. Idź pooglądaj telewizję. Też idź pooglądaj telewizję, bo widzę, że ci sława strasznie spadła. No przestań jęczeć. Hej, Aniela, czekaj. Chcę, żebym z tobą pogadał. Wędka. O, przechwalaj się. O, o, przejedź, przejedź, dziecko, przejedź. No, słabe dowcipy opowiadasz. No, przykro mi. Boże, co ty odwalasz? Wiesz co? Nie. Pooglądaj sobie obrazy, co? Może ci prędzej zabawa wzrośnie, jak będziesz oglądał sobie obrazy. Nie, nie teleportuj się tu. O, proszę bardzo, jak zabawa wzrasta. Teraz skorzystaj, gdzie ty położyłeś lekcję? Do starych pokoju, ryly. Masz swój pokój, dziecioku. Odrabiaj lekcję. A możecie się pobawić? Baw się policjantów i złodziei. Karina, przebierz się, co? Codzienne. Nie, dorósł mi! O matko boska. No to już nie będziesz się nią bawił. Co by ci tu wziąć? Jest strasznie późno, no to nara, idź sobie. Weźmy sobie pragnienie romansowania. Będą ciebie kręciły czarne i będzie ciebie kręciło... O, kręciła będzie cię bielizna, a będą odrzucały blondynki. Albo nie. Otyłe. Gdzie są otyłe? Tutaj są otyłe. O, i ją też postaszmy i będzie twoją dziewczyną! Krzysztof jako nastolatek. Super, fajnie. Ale chcę zobaczyć... Gorący towar. Chciałem coś zobaczyć. Ci gapi. Bitch, please. Dobra. Młody. Potrzebujemy szafy. Znaczy, potrzebujemy lustra, żeby przede wszystkim zmienić ten wygląd. O, zmień wygląd. Aha, jeżeli ktoś by chciał link do domu, to... Tak, wejdź do tego, kiedy twój brat korzysta z toalety. To będziecie mieli w opisie do pobrania. Wow! A coś innego jest? O! Wow! A rudy, jak to wygląda? Ej, będziesz miał takie. Czerwone. Zostaje. I idziemy na zakupy. Sam idziesz. Do H&M-u idziemy. Młody, weź odrób lekcję, co? No właśnie, idziesz. Czekajcie, czy ja mogę sprzedać tego jego lekcję? Nie mogę. Czy on może je odrobić?
Musi nawet odrobić, ale najpierw idziemy do H&M-u, musimy kupić ubrania nowe. Także cięcie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że mi się nie zatnie i nie wyjdzie mi z gry, bo przedtem tak było. Przymierz? Nie. Kup codzienne. O właśnie, musimy sobie pokupować ubrania. Ten w ogóle kup. Kostium kąpielowy, ubranie wizytowe, piżama, to i wierzchnie. Okej, okay, mamy 15 w magazynie. Ja chciałbym sobie kupić takie, wiecie, emo. A co to za dziwne? To mamy w szafie, ale ja chcę emo. Ja chcę takie, wiecie... O! Takie! Bierę. Są tu jeszcze jakieś fajne? Dla nastolatków coś? Z custom contentu? Nope. Nothing. Dobra, to ja biorę te wszystkie. Biorę te wszystkie trzy. Starzy zbankrutują, no ale cóż. Kąpielowe może zostać. Wizytowe. Takie masz w czasie. No, może zostać. Piżama. O, taką szarą masz, to może zostać. A, to też może zostać. A, to też może zostać. Wierzchnie. Takie masz wierzchnie, ale ja chcę takie. Albo nie. O, takie sobie weźmiemy. Okej. Okay. I weź i zapłać. I wracamy do domku. No co, szybciej. Kasjer, nie opierdzielać się, proszę. Halo, kasjer, szybciej. No, jedziemy do domu. Przepraszam, bo tu jest jakiś w ogóle właściciel tej firmy? Czy tylko jeden kasjer obsługuje? O, Esmeralda. No spoko. Ej, czekaj, nie, ty możesz przecież tutaj sobie zrobić to. Nie możesz. Nie możesz, no to wracamy do domu. Jaki Lipton. To do domu idź. Słuchajcie, właśnie wróciłem do domu. I nie wiem, co tu się odwaliło. Ale jakoś dziwnie tam pomniejszyło... Edytę, co ja gadam? Martę. Nie wiem, co się stało. Zaczynam się obawiać. Co tu się dzieje? Patola. O Boże. Idź się przewierz codzienne i wierzchnie. Idź zjeść. W ogóle weź posprzątaj i weź resztki. Co to się stanęło? Co to się stanęło? Edyta, co się z tą stało? Jest jaka gejowska koszulka. Czarny. Only czarny. A, i weź idź odrobić lekcję. O Jezu, tawa przed podkiem kichnąłem. Czekajcie. Czemu mnie przesuwa tam? No. Wierzchnie. I sobie pooglądaj ten. Pooglądaj sobie obrazki, żeby ci... O, tak. Żeby ci zabawa wzrosła. Dobra, co się dzieje z nią? Co się dzieje? Wytyfy! Ej, ja nie chcę, żeby ona tak została. Nie. Co się dzieje? Nie no, kariera nam się zepsuła. Okej. Okay. Dobra, wiecie co?
skończmy sobie odcinek na dzisiaj, co? Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Nie wiem, co tu się odwaliło. Weź się w ogóle wykop, Karyna, co? Ciekawe, jak to wygląda, jak ona w ogóle idzie. O Boże. Kończymy. Nie, po prostu... O, patola. Nie. Kończymy. Dziękuję wam za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do linku w opisie. Tam będziecie mieli link do pobrania tego tomu. Jezus Maria, co? Ona chce mieć kolejne dziecko. Musi pomagać telewizję. Jezu, jak ona idzie. Ale pokaż się, jak siedzisz. Kończymy, kończymy. Zapraszam was do kolejnego odcinka, który nie wiem, kiedy się pojawi. Trzymajcie się. Dziwnie ona siedzi, Jezu. Cześć!